Witam Państwa bardzo serdecznie. Teraz już mogę oficjalnie przywitać. Zaczynamy nasze kolędowanie. Oczywiście zapraszam do śpiewania razem kolęd.
drodzy Państwo, ci, którzy wykazaliście się cierpliwością i szacunkiem do tego, że Zuza Kowalewska wraz z kolegą jeszcze się nie znamy, dopiero dziś się poznaliśmy, bo nie będę długo gadać, bo każdy spieszy się do domu. Chciałam tylko powiedzieć krótkie życzenia związane też z utworami, które tutaj były śpiewane przez Zuzę z przygrywką kolegi, że nie będę też wymieniać nazwy mojego komitetu, bo jest długa, dzisiaj nie o to chodzi. Powiem to za tydzień albo za dwa, jak będziemy robić kolejną akcję, bo jest zaplanowana. Ja chcę tylko powiedzieć, że chciałam złożyć króciutkie życzenia związane z tym, że jest Boże Narodzenie, rodzi się symboliczne, nowe Boże dziecko. Ja chciałabym, żeby, mówię to do siebie, mówię to do Państwa, żeby zrodziło się w nas, żebyśmy sobie przypomnieli, że kiedyś byliśmy dziećmi i żebyśmy obudzili, żebyśmy pozwolili się temu dziecku w sobie narodzić na nowo, bez względu na to, czy tam mamy 50, 60, jak w moim przypadku 48 lat, czy jesteście tacy młodzi jak Państwo, bo starym można być zawsze, a młodym trzeba, fajnie by było chcieć być również zawsze. To zależy tylko od nas samych. Tego Państwu życzę, żeby tak jak we mnie, tak i Was, żeby to dziecko urodziło się ponownie. Dziękuję bardzo i nie chcę burzyć tego klimatu, który Zuza z kolegą tutaj zbudowali, dzięki temu, że ksiądz proboszcz nam to umożliwił. Dziękuję, wesołych świąt. Dziękuję.